Dzień dobry! Spotykamy się w Zboże Kościoła Adwentystów Dnia 7 w Podkowie Leśnej, aby porozmawiać dzisiaj o bardzo ciekawej postaci biblijnej, jaką był Jakub, Jakub, którego Bóg imię zmienił na Izrael. Zapraszam. Mam na imię Grzegorz, a razem ze mną w rozmowie dzisiaj we, wezmą udział Mikołaj, Mariusz i Radek. Z uwagi na to, że chcemy rozmawiać o wartościach wyższych, które mamy zapisane w Słowie Bożym, wierzymy, że rozmowa z Panem Bogiem uczyni ten czas błogosławieństwem. Dlatego, Radka, chciałbym na początek poprosić o modlitwę. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za tę możliwość, którą teraz mamy, żeby otworzyć Twoje Słowo, żeby, Panie, pochylić się nad Nim. Prosimy, żeby Twój Duch Święty wypełniał nasze umysły, wypełniał nas całych, żeby przyjemnie nam się rozmawiało i by wszyscy, którzy będą nas słuchać, mogli być ubłogosławieni tym, co usłyszą. O to proszę Cię w drogim imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Moi drodzy, dziękuję za Waszą gotowość podjęcia, podjęcia tej dyskusji. No, o... Osobie, która jest bardzo ciekawa, z kilka rozdziałów poświęcony jest właśnie Jakubowi, jego pewnym przejściom, doświadczeniom, które w jakimś sensie ukształtowały Jakuba. Ja zdaję sobie sprawę, że nie powinniśmy, jak to mówimy, kolokwialnie obgadywać ludzi, ale po tym pierwszym studium, bo już dotykaliśmy zagadnienia związanego z życiem Jakuba, gdybym Wam postawił takie pytanie, jakiego pokroju człowiekiem był Jakub, to co byście odpowiedzieli? Jak na początek, zanim podejmiemy kolejne zagadnienia związane właśnie z jego życiem. Jak wam się wydaje? No ja myślę, że pewne jego decyzje, zachowania moglibyśmy tutaj przedstawić jako niekoniecznie godne naśladowania. To ja tak powiem może na początek. Był mhm. człowiekiem bardzo zaradnym życiowo. Ja mhm. bym że też był takim człowiekiem być może... W jakimś stopniu szczerym, bo Jakub zawsze starał się być tym, kim był, moim zdaniem. Mm -hmm. Dziękuję. To bardzo ciekawe spostrzeżenia. Jego sposób rozstania z teściem, nie wiem, czy w, wy w takiej formie rozstawaliście się z teściami, ale jest bardzo ciekawy. No, niemniej samo rozstanie, już ten moment, kiedy każdy poszedł w swoją, w swoją drogę, kończy się dobrze, ale, ale sposób jakby opuszczenia domu, dzisiaj porozmawiamy na temat kolejnych jego doświadczeń życiowych. Chciałbym Wam także postawić pytanie na początku, bo w zasadzie taki jest tytuł naszego dzisiejszego studium, Jakub, Izrael. Dlaczego Bóg zmieniał imiona mężom Bożym? Jak Wam się wydaje? Bo mamy takie przypadki dotyczące i kobiet, i mężczyzn, bo przecież Abram, Abraham. No tu mamy Jakub, Izrael. Możemy nawiązywać do, do już samego Jakuba. Po co była ta zmiana imienia? Ja tak nie najlepiej się czuję w takiej roli, gdy mam odpowiadać na pytanie, dlaczego Bóg zmienił imię. Nie wiem dlaczego akurat w tym momencie, natomiast wiem jedno, że takie rzeczy mają miejsce wtedy, kiedy następuje jakiś zwrot w życiu. Coś się zmienia, jakiś, no tak jak powiedziałem, zwrot w życiu. Nagle Jakub jest innym człowiekiem. Rozpoczyna inne życie, inny etap i stąd takie wyjątkowe, Wyjątkowe imię, chociaż mówię, czytając samą Biblię, widzimy konkretną historię, w której mówimy o walce, o zwycięstwie i można to odnieść do konkretnego wydarzenia. Natomiast sądzę, że to wiązało się z całym jego życiem, gdzie chyba jakiś tryumf dobra, zwycięstwo duchowe nastąpiło. Mhm. Dziękuję bardzo. Znane są też takie. Cywilizację, biorąc pod uwagę pewien aspekt historyczny, też możemy sięgnąć do materiałów, które wskazują na to, że zmieniane były imiona, prawda, również. No, one w jakim sensie wiązały się z charakterem? Czy tu, tu już, Mariuszu, dotknąłeś tego zagadnienia, ale Bóg zmienił imię Jakubowi, dlatego że zmienił mu się charakter, czy Bóg w ten sposób zmienia mu charakter, czy to jest taki dowód pewnego, pewnego jakby zwycięstwa? No bo to, to mogą być różne, różne powody. Ja przepraszam, że drążę ten temat, ale taki mamy w zasadzie tytuł i mam do tego pełne prawo, żeby, żeby do tego zagadnienia tak mocno nawiązywać. Chciałbym dopełnić, że w sumie w jakimś stopniu w kulturze bliskowschodniej imię było jakby definicją charakteru osobowości. Za same osoby, jeśli chodzi o Jakuba, dlaczego tak ująłem w taki sposób, żeby był w jakimś stopniu szczery? Bo jeśli chodzi o jego relacje z Bogiem, no to zwykle, mimo swoich takich pewnych, no niestety, Występków czasem, ale naprawdę z Bogiem próbował mieć jakieś takie otwarte, szczere relacje, dlatego w tekście biblijnym jest ujęty: Bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi. Walczyłeś z Bogiem. Naprawdę możemy mieć taki bardzo przystojny obraz chrześcijanina, który rozmawia z Bogiem przez pewne wyuczone już zdania i tak wszystko pięknie brzmi, a w sercu mieć niestety jakieś ukryte karty. Mi się wydaje, że Jakub z Bogiem był taki dość otwarty i nawet walczył z Bogiem, nie bał się Boga w takim fizycznym sensie. Ja właśnie tego wątku chciałbym też dotknąć, dlatego że no, zbliża się spotkanie Jakuba ze Zawem, bratem, który został szukany. Jakub kupił, w cudzysłowie oczywiście, kupił pierworództwo od Ezawa za miskę soczewicy, no i zbliża się moment, kiedy ma się spotkać ze Zawem. Bał się tego spotkania. No i następuje coś, co już tutaj Mikołaju wymieniłeś walka z Bogiem. Czy, czy w ogóle można wygrać z Panem Bogiem? Z tej historii no, płynie taki dziwny przekaz, że niejako Jakub wygrał z Panem Bogiem. No i stąd takie pytanie też, czy można wygrać z Panem Bogiem? Gdybym ja miał na to pytanie odpowiedzieć, to wydaje mi się, że. Pan Bóg w pewnym sensie pozwolił Jakubowi na to zwycięstwo. No bo jak w ogóle można się z Bogiem mierzyć? Uh -huh. On jest wszechmocny, on jest tak niezwykłą postacią, że gdyby tak po prostu odpowiedzieć na to pytanie, czy ja na przykład mogę wygrać z Bogiem, no w jaki sposób, na jakich zasadach? Uh -huh. No, tylko jeśli Bóg pozwoli mi wygrać, jeśli w pewnym sensie zniży się do mojego poziomu. No to wtedy możemy mówić o jakiejś walce, tylko że tutaj znów, to, to, to nie jest walka na, na moich zasadach, w której ja mogę ustanowić sobie zasady i na tych zasadach wygrać. Bóg ustanawia pewne zasady. Jeśli Bóg pozwala, no to tak. Dziękuję. A po co ta walka w ogóle się odbyła? Czy Myślę, wiecie, że w ogóle tak dobrze sobie uzmysłowić, co się w ogóle wydarzyło? No, no bo jeżeli ja czytam walczył z Bogiem, czyli tak, przerysuję to teraz. Pokazał mi się ktoś, przedstawia się, ja jestem Pan Bóg, a ja się do niego biorę z pięściami. No przepraszam, no, to chyba nie o to. I, I na pewno tak nie było. Nikt nie walczył w taki sposób z Bogiem. Natomiast jak patrzę na historię, która prowadzi do spotkania Jakuba z Ezawem, to widzę, że jest to człowiek, który rzeczywiście się w jakiś sposób do tego nastraja i jest w pewnym klimacie pewnych lęków, pewnych obaw, ale widzimy go jako tego, który w międzyczasie i modli się, rozmawia z Panem Bogiem. Widzimy go jako tego, który potrafi, no nie wiem, wysyłać jakieś prezenty do swojego brata, żeby go w jakiś sposób zmiękczyć. E, dzieli obóz na dwie części, jak jeden zginie, drugi będzie mógł gdzieś tam jeszcze próbować uciekać. A więc e, różne, różne zabiegi. Ale moment historii, o której teraz mówimy, to jest taka właściwie niezwykła noc, w której Jakub jest w końcu sam. Już nie ma teraz planów z prezentami, z darami. Rodzina jest po drugiej stronie rzeki, Jabłok, potoku, on jest sam. Ja sobie to wyobrażam, że, że w tej nocy nagle ktoś do niego się zbliża. Jak powiedziałem, nie przedstawia się nikt, mówiąc jestem aniołem z nieba. Pojawia się ktoś, i człowiek, który jest zalękniony, wystraszony, i wie, czego może spodziewać się, a, a trochę spodziewa się może najgorszego, rozpoczyna jakieś zmaganie się z tym kimś, kto jest. Natomiast sądzę, że chyba to, co się dzieje w trakcie, to jest właśnie to dojrzewanie w myśli, kto to w ogóle jest, o co tak naprawdę chodzi. Ten ktoś nie chce go skrzywdzić, a on, wiedząc, że ma taką wyjątkową okazję być tak blisko z wysłannikiem nieba, po prostu nie chce go puścić. Aż nie będzie mu błogosławił. Wie, że wszystko stawia na jedną kartę i, i nie chodzi o to, że jest to taka walka, o której, jak powiedziałem, można sobie ją wyobrazić w taki sposób, jak to czasami bywa między ludźmi, ale jest to walka bardziej o samego siebie, o to błogosławieństwo. Wszystko albo nic. Tutaj nie ma takiej po, pośredniej. Sytuacji, w której ja sobie odpuszczę i powiem, jakoś to będzie. Otóż bez Bożego Błogosławieństwa ani kroku. I chyba do tego się to sprowadziło, bo czytamy m.in. Tu oglądałem Boga twarzą w dwarz, powiedział, i ocalała moja dusza. To jest, wiecie, podsumowanie nie człowieka, który walczy na pięści, tylko człowieka, który walczy, no właśnie, o swoją duszę. Coś się wydarzyło takiego i otrzymał to błogosławieństwo. Mhm, tak, dziękuję bardzo. Radku, proszę. Ja tutaj jeszcze, jeśli mogę dodać, to mhm. właśnie gdy myślałem sobie o tym wydarzeniu, to, to widzę jak tutaj ciekawiej ta narracja biblijna jest poprowadzona, bo Jakub wcześniej już miał taką historię, że kogoś trzymał i nie chciał go puścić. To był przy jego narodzeniu, dlatego też nazwano go Jakub. To jest prawdopodobnie wywodzi się od hebrajskiego słowa pięta i imię Jakub możemy tłumaczyć jako pięta lub trzymający za pięte, bo gdy się rodził trzymał swojego brata za pięte. A teraz w historii, gdy Jakub, tu mówimy o tej walce z Bogiem, on już trzyma nie swojego brata, ale mówi, że nie chce puścić Boga. Trzyma Boga. Uchwycił się teraz mocno Boga i też właśnie w tym przez pryzmat tych słów rozważałbym właśnie znaczenie tej walki, o co tutaj chodzi. Chciałbym się też dodać, że w jakiejkolwiek walce z Bogiem człowiek jest bezradny, żeby wygrać w ogóle, ale może coś zyskać na tej walce. Jeśli chodzi o Jakuba i jego historię rodzinną, to, to no niestety relacja rodziców z swoimi dziećmi była dość taka toksyczna, bo... Ojciec bardziej kochał starszego brata, a matka młodszego. Jakub musiał nauczyć się być dobrym manipulantem, żeby wygrywać w różnych sprawach, kombinować. A z Bogiem nie da się kombinować, po prostu już skończyło się. I wtedy, wtedy było widać, jak szczerze po prostu to wyrwało się mu z, z wnętrza, że Panie Boże, póki nie błogosławię, Cię, nie puszczę już. Nie ma tu żadnych manipulacji, nie ma jakiejkolwiek nieszczerości, nie ma jakichkolwiek zagrywek, absolutnie. Albo teraz z Bogiem, albo nic. I naprawdę on zyskał dużo, on przegrał w tej walce fizycznie, ale zyskał. Bardzo często ten moment nazywany jest przez chrześcijan, taka noc Jakubowa, że każdy chrześcijan powinien mieć taką chwilę, taki moment, kiedy będzie zmagał się z Panem Bogiem. Ale tutaj widzimy też innego Jakuba. Popatrzcie moi drodzy, no w zasadzie to też powiedzieliście. Mamy takich przypadków więcej. No Mojżesz gdzieś wychodzi, wychodzi pod ten krzak gorejący, Bóg z nim rozmawia sam na sam. To nie jest na pokaz. To chodzi o taką walkę wewnętrzną, chodzi o, o to świadectwo, że Bóg jest przy mnie, chodzi o to, żeby, żeby człowiek tak się otworzył na tego Pana Boga. No to co powiedzieliście, ale tu widzimy też innego Jakuba zupełnie, bo to jest Jakub, który nie mówi już Panu Bogu, Panie Boże, jeśli będziesz mi błogosławił, to ja Ci oddam, jeśli Ty coś, to ja Ci coś, prawda? Tu jest inny Jakub już, człowiek, który walczy o tę społeczność. O, o te relacje, chce mieć przekonanie, że Bóg będzie go dalej prowadził. No i rzeczywiście zmienia się jego podejście do wielu kwestii. I w związku z tym, że no, ja już to wspomniałem, jest ten, to pojęcie noc Jakubowa. Gdybyśmy mieli to przenieść na dzisiejszy czas, czy może wy mieliście taką noc Jakubową w swoim życiu, albo uważacie, że powinniśmy czasami zmierzyć się z Panem Bogiem? Potrzebujemy takiej, takiej walki. Takiego mierzenia się z Panem Bogiem, jak to może nastąpić? Czy w ogóle, czy to jest potrzebne? Myślę, że jest to w ogóle normalne, od tego trzeba zacząć. Że bez tego nie ma tej prawdziwej relacji z Panem Bogiem. Zobaczcie, można sobie mhm. tworzyć takie życie jak Jakub, to znaczy manipulacja, układy. No, co prawda, Ezaf jest związany bardziej z statusem, ale ja z mamusią jakoś sobie poradzimy i układy, układziki, polityka, dogadywanie się, krzywda w sumie w tym wszystkim, ale jakoś także to nie jest życie. To nie jest życie. Jeżeli naprawdę chcę mieć coś prawdziwego, to nie ma innej drogi. jak, Ja nie mówię walka, bo to słowo w Biblii, z której korzystam. Jest zamienione na słowo. Znaczy nie wiem, czy zamienione jest tutaj wykorzystane słowo, zmaganie się. A, a, więc, a więc tego typu takie zmaganie się duchowe, kiedy naprawdę stawiam wszystko, żeby Bóg był naprawdę tym jedynym, który tym wszystkim, co jest w moim życiu, będzie kierował. No jeżeli tego nie ma, to ja cały czas jestem w drodze dopiero do nawrócenia. Natomiast Bóg chce, żebyśmy rzeczywiście chyba właśnie w takich relacjach z Nim byli. Przecież to nie chodzi o przepychanie się, ale chodzi właśnie o. Poleganie na nim i tylko na nim, i złożenie w nim wszystkich nadziei, i życie taką myślą, że błogosławieństwo Boże to wszystko, czego potrzebuję. A później się wszystko układa, jak się okazuje, ale no bez tego, to kim ja jestem? Na pewno w drodze do celu, jaki Bóg mi wyznaczył, ale nie u celu. Tak, ja, dziękuję. Ja też o to pytam, ponieważ no, z Nowego Testamentu przemawiają do mnie pewne wersety, kiedy pan Jezus do Piotra mówi kończąc w zasadzie swoją misję, a ty, gdy się nawrócisz, nawet braci swoich. No, jest to tak określone i tak się zastanawiałem nieraz nad tymi tekstami Pisma Świętego, bo możemy być przekonani, że jesteśmy tak blisko Pana Boga, że to chrześcijaństwo mamy poukładane właściwie, to, to życie z Panem Bogiem, a tu okazuje się, że potrzebujemy takiego zmagania, zmagania z Panem Bogiem, prawda? Żeby Pan Bóg to poukładał, a nie my jako ludzie, żebyśmy popatrzyli z perspektywy na życie chrześcijańskie, na społecznych relacjach z Panem Bogiem, może otrzyma Bożymi. I to jest właśnie, to jest, to jest bardzo potrzebne. Tutaj mamy taki fragment w Księdze Ozeasza, który w zasadzie podsumowuje to, co, to, co powiedzieliście, pozwólcie, że ja przytoczę ten fragment. To jest dwunasty rozdział Księgi Ozeasza, wiersz czwarty i piąty według przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, czytam ten fragment. Już w łonie matki przechytrzył swego brata, a w sile wieku zmagał się z Bogiem, mocował się za aniołem i zwyciężył, płakał i dostąpił miłosierdzia w Betel, tam spotkał Boga i tam razem z Nim rozmawiał. Dwa wersety Pisma Świętego, a tak wiele, nie? chyba najważniejszy moment w życiu Jakuba, no ale następuje ta chwila, kiedy Jakub ma się spotkać z Ezawem i my bardzo często patrząc na tę historię, na to wydarzenie, patrzymy z perspektywy Jakuba, ale Słuchajcie, gdybyśmy mieli chwilę pogdybać, dosłownie chwilę, co mogło się dziać w tym czasie w głowie Ezawa? Chęć zemsty, odwetu, odebrania przyrzeczenia, że to ja jestem tym pierworodnym. Ta, myśleliście kiedyś, taki tak, myśleliście kiedyś o tej historii tak głębiej, w tym kontekście, z perspektywy Ezawa? Może moglibyście coś więcej powiedzieć, podzielić się? To co byśmy zrobili na jego miejscu? O to pytasz? Może. <laughs> Znaczy ja, to ja powiem, e, nie mam w sobie na przykład takiego uczucia chęci zemsty. Nie. Aha. Ale to nie mówię o tym, że potrzeba 20 lat, żeby mi przeszło. Nie, nie. To, to ogólnie. Natomiast Właśnie. żal, żal z tego, jaką się krzywdę doznało, Aha. to może być długo. Aha. Nie chodzi o rozpamiętywanie. Tu nawet nie chodzi o to, że nie mogę przebaczyć, ale, ale żal pozostaje. Jeżeli ktoś cię naprawdę skrzywdził. Ktoś się potraktował źle, no to ta pamięć gdzieś jest i to jest naprawdę coś. Um, powiedziałbym, nie mam pragnienia zemsty. Szczerze mówię, nie mam. Ale gdybym chciał powiedzieć, że życie z takim żalem jest czymś dobrym, nigdy bym tego nie powiedział. Wszystko trzeba w jakiś sposób zamknąć, żeby można było normalnie żyć. I chyba to jest takie ludzkie, że gdzieś te nasze uczucia nie są wcale wolne od takich myśli, które nas samych zatoksykują za po prostu, nie? A więc, więc, z tym, że mówię, Jakuba nie rozumiem, jak można po 20 latach wyruszyć z 400 wojownikami, żeby zabić swojego brata. No nie mam pojęcia, jak to może być, a więc, a więc Ezaf był wyjątkowym człowiekiem. Chociaż ta historia kończy się też inaczej, a więc, kiedy mówimy o jakimś dojrzewaniu to ta droga do Jakuba chyba też była czasem dobrym dla samego Ezawa. Coś się zmieniło, wszystko się zmieniło przecież. Mówimy, że spotkali się, zobaczyli i rzucili się sobie w objęcie. A więc zobaczcie fajnie, że człowiek dojrzewa, że najbardziej skrajne emocje potrafią ustąpić w miejsce, no chociażby takiej braterskiej miłości, więzów krwi, więzów rodzinnych. To jest cud Boży w jednym i w drugim przypadku. Chociaż o Jakubie czytamy trochę więcej, a jak Bóg przygotował Ezawa, mniej, ale ewidentnie coś się wydarzyło. Też być może Ezaw miał taką wewnętrzną rany, bo, bo zostało zrozumiałem, że matka podstępnie działała w ten sposób, bo nie tylko jeden Jakub zadziałał w ten sposób, prawda, że, że też matka spróbowała, wykazać w jakimś stopniu taką niemiłość w stosunku do swojego syna. Być może załowie też to bardzo bolało, nie wiadomo, trudno powiedzieć, ale widać, że ten człowiek miał dużo emocji, ale w jakimś stopniu pod, pod, podczas tego spotkania okazał zupełnie inne emocje niż pewnie miał. No i może dziwne takie pytanie, również wiążące się z tym, bo też czytając tę historię myślałem i o tym, bo widać tutaj, widać ewidentnie taką ingerencję Pana Boga. Widać to działanie, Boże. Na, na tych dwóch brać. Czy dzisiaj w jakiś sposób Pan Bóg pomaga nam budować dobre relacje, naprawiać? A może jest tak, czasami źle nie udaje się naprawić, bo, bo blokujemy te próby, Boże, tą pomoc, Bożą. Jak Wam się wydaje? Ja wiem, że nie, dobrze mnie zrozumiecie, nie zawsze modlitwa wszystko załatwi. Tak jak w tej historii, trzeba stanąć twarzą w twarz. Po prostu, ale jest jakaś walka, Bóg w jakiś sposób prowadzi. Czy macie takie odczucie, że Bóg pomaga również takie relacje budować, naprawiać, myślę, w kontekście społeczności, naszych rodzin, ale też Kościoła jako tej ulubieńcy Bożej? Myślę, wiecie, że. Znaczy, że Boże starania są ciągle takie same. Natomiast jestem przekonany, że coś takiego jak skrucha nie jest rzeczą oczywistą. E... Czasami wydaje mi się, że jak są nawet jakieś problemy, które dzielą ludzi, to tak się bierze i trochę na przeczekanie, że jakoś to będzie, jakoś się zapomni, to tak się nie rozwiązuje problemów. E, jakieś tam proste słowo, takie trochę może zdawkowe na zasadzie przepraszam, to też nie rozwiązuje sprawy. I nie chodzi o to, żeby teraz błagać na kolanach, wiecie, nie wiadomo co robić, jakieś gesty. Nie, tu nie, nie chodzi o teatralne gesty, które sprawią, że że, że ta, ta moja chęć pojednania będzie tak bardzo, bardzo wyraźnie pokazana. Ale na pewno Bogu chodzi o coś, co rzeczywiście jest prawdziwe, głębokie, co jest prawdziwą zmianą, a nie tylko jakimś retuszem, nie? bo można sobie stworzyć warunki na zasadzie, że no fajnie, no to teraz, teraz już będziemy sobie podawali ręce na dzień dobry. Teraz będziemy sobie mówili cześć i się uśmiechniemy, nie? No, szczególnie wtedy, kiedy inni są. To, to wszystko jest głupie, gdyby się na tym zatrzymało, bo to jest po prostu Tkwienie w sytuacji, która niczego tak naprawdę nie leczy, a Bóg chce tych ludzi, o których mówimy dzisiaj, i nas leczyć po prostu z tego, co nas dzieli, bo to, że coś nas dzieli, to na tej ziemi jest normalne. Nie, nie jest dobre, ale jest po prostu powszechne. Pytanie, czy rzeczywiście ten proces uleczenia w końcu się, w końcu się kończy? No bo co prawda. Minęło dużo lat, ale czy to, czy to naprawdę dochodzi do tego pojednania, czy to tak trwa i trwa i umieramy ze swoimi żalami, umieramy ze swoimi grzechami, umieramy ze swoimi ambicjami, żeby nie powiedzieć, przepraszam, albo po prostu proszę cię o przebaczenie. Dla mnie ta historia naprawdę pokazuje, że Jakub rozpaczliwie czegoś potrzebuje. Nie tylko, to chyba nie jest tylko strach, że Eza przyjdzie i mi odetnie głowę. On wie, że przecież życie przed nim to nie tylko Jakub, ale życie z Bogiem, jego rodzina, jego dzieci, jego przyszłość. Przecież jest tym pierworodnym. Z jego rodziny ma powstać kiedyś Mesjasz. Wiecie, jak sobie to wszystko tak miał uzmysłowić, to naprawdę albo wszystko, albo nic. I miejsca na pozory nie ma. A jeżeli te pozory są, to znaczy, że jesteśmy w lesie i nie rozumiemy ani czym jest skrucha, ani przebaczenie. Ani Boża miłość, ani Boża łaska. Po prostu wykonujemy pewne gesty chrześcijańskie, które są jeszcze puste, a nie powinny być. Tak, dziękuję. A tu jeszcze mi się nasuwa taka, taka myśl związana z tym, że tak biorąc pod uwagę cały ten kontekst z księgi rodzaju, całe życie Jakuba, najpierw Jakub burzy relacje ze zawem. Nie są najlepsze relacje w domu tam u teścia. Później, gdy ucieka, te relacje buduje z teściem, później z Ezawem, i to jest boża metoda, prawda? To jest boża metoda. Najpierw tak myślał po ludzku, próbował odnaleźć się w tym świecie, zagarnąć dla siebie to, co najlepsze, a później Bóg mu pokazuje, nie tędy droga. Powinieneś mieć dobre relacje, a ja ci będę błogosławił wtedy. I, i, i sądzę, że rzeczywiście Bóg, Bóg również ma podobne zdanie, że, że Bóg dużo robi żeby dzisiaj zmienić nasze podejście. A słuchajcie, tutaj jeszcze pojawia się taka, taka, taka myśl ciekawa. Pójdę tak szybko, jak najsłabsze z nich. Jest ta zasada. Jakbyście to skomentowali? Może tak króciutko, jedno, dwa zdanie, ale warto, żebyśmy się nad tym również pochylili. Jakub się zmienił po prostu w takiej sytuacji? Mhm. Bo, bo wcześniej mi się wydaje, on by jakoś wykombinował inną formułę życia. Niech sobie idą, a ja też będę iść tylko może jakimiś innymi ścieżkami, bardziej ukrytymi. Ale tu już widać, że Jakub ma dużo empatii w takiej sytuacji. A jeśli osoba ma dużo empatii, to wtedy już raczej rezygnuje z manipulacji. Mhm. I tu widać już taką ewidentną zmianę. Tak, i troszczy się o tych najsłabszych też, prawda? Tak. No i tak z uwagą patrzę na to. Jak, ten, jak ta jego rodzina, jak ten cały obóz, który dzieli na dwie części, żeby, żeby ocalał jak najwięcej osób, tych zwierząt również. No i to się dobrze, dobrze kończy. No ale później, gdy się osiedlają w Kananie, znowu jest ciekawa historia, bo następuje gwałt na Dinie. No i tu chciałbym, żebyśmy na chwilkę pochylili się również nad tym zagadnieniem, ponieważ mamy tutaj postawę ludzi, którzy inaczej patrzą na pewne sprawy. Jakub próbuje się dogadać z Sychemem, No ale inny punkt widzenia ma, mają synowie: Symeon i Lewi. Gdyśmy mieli wybrać ja wiem, że nie zawsze jest łatwo wybrać powiedzieć, no to było lepsze rozwiązanie albo takie. Które wam się wydaje takie właściwe, taką mądrą zasadą, bożą zasadą. Dodam tylko tyle, że, że Jakub uznał, że Dina może wyjść za Sychema i to będzie rozwiązanie, ci mężczyźni zostaną obrzezani, no a Symeon i Lewi, krótko mówiąc, załatwili sprawę w inny sposób, odebrali życie wszystkim mężczyznom. Coś byście chcieli <głos》> powiedzieć na ten temat, bo. To dotyczy też no, życia Jakuba, który już do, doznał zmiany. Już zrozumiał, że inaczej można patrzeć na innego człowieka, na pana Boga. No i tutaj doświadcza czegoś takiego. Właśnie ta zmiana w życiu Jakuba, ona przekłada się na to, jak on w tej sytuacji się zachowuje, bo to jest ciężkie. Jego córka została zgwałcona. No po prostu straszna sytuacja, ale, ale z drugiej strony, człowiek, który jej to zrobił. Naprawdę ją pokochał. Jakub w jak, jakoś spróbował się w tej sytuacji odnaleźć, no i wybacza. Wchodzi w układ z tymi ludźmi, zgadza się dać za żonę swoją córkę. Zachowuje się jak człowiek, który pewnej zmiany w życiu doświadczył. Doświadczył przebaczenia, więc i potrafi przebaczyć. Z drugiej strony, synowie Jakuba, no ja tutaj tak trochę widzę, że zachowują się właśnie jak ich ojciec przed tym nawróceniem. Bo Jakub przed swoim nawróceniem też był taki podstępny. Podstępnie od brata wyłudził te pierworództwo, a w 13 wersecie tutaj 34 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy, że ponieważ Sychem zhańbił ich siostrę Dinę, synowie Jakuba podstępnie odpowiedzieli Schemowi i Hamorowi jego ojcu. Używają podobnej metody, której używał ich ojciec kiedyś. No ja tutaj widzę właśnie taką ciekawą myśl też, że musimy jako ludzie uważać, bo pewne nasze negatywne nie wiem, cechy charakteru, postawy przechodzą i na naszych potomków. Mhm. I każdy dojrzewa sam, mhm. indywidualnie. To nie jest tak, że... Znaczy ja wiem, że może cała rodzina przychodzić przez pewne doświadczenie, ale każdy jednak idzie swoją drogą i i tak jest tutaj, zobaczcie, Jakub, no, wiecie, to jest tak, jak już jesteś na jakiejś górce różnych emocji przeżyć, to chcesz, żeby teraz było trochę spokoju, nie? A tutaj ktoś ci córkę gwałci. No, niewyobrażalna, niewyobrażalna dla go w ogóle taka sytuacja. No, ale rzeczywiście, już, no, może idzie tą drogą, właśnie, przebaczenia. Jego synowie są inni. Bo każdy człowiek jest inny. Oni wychowują się w domu, w którym rywalizacja i złe emocje są na porządku dziennym. Cztery kobiety, cztery matki, i każda w swoją stronę ciągnie, i oni za nimi. Jakub wie, jak to jest. Ich było tylko dwóch, ale jednego bardziej faworyzowała matka, drugiego ojciec też to było złe. I trudno wychowywać się normalnie. Ja ich nie usprawiedliwiam, natomiast jedno wiem, że Jakub. Dalej, dalej dojrzewa, zobaczcie, i w, tej swojej, w tym swoim dojrzewaniu no, zachowuje się w sposób inny niż pewnie zachowałby się wcześniej. Także no, daje jakąś szansę, no bo zobaczcie, mleko się rozlało. No, no, pewnych rzeczy nie można już cofnąć. Ale kiedy patrzymy na Symeona w Lewiego, oni uważają, że co tam. Jeden człowiek zgwałcił, ale wybić całe miasto trzeba. Nie? No w ogóle trudne do wyobrażenia. Dowiaduje się o tym wszystkim, Jakub jest załamany. Co my teraz mamy robić w tej nowej Ziemi? Nikt nas nie zna, nikt nas może nawet nie lubi, i jeszcze zrobiliśmy coś takiego. Rozleje się ta cała informacja bardzo szybko. Czy my mamy w ogóle coś tutaj jeszcze do robienia? Jak żyć w tej sytuacji? Ja patrzę przez pryzmat tego wszystkiego właśnie na tą dolę i niedolę Jakuba, które nie bez powodu podsumowując całe swoje życie mówi, że było naprawdę ciężkie. Chciałbym tu dopewnić, że to jest bardzo taki trudny, skomplikowany temat, jeśli chodzi o gwałt na ale raczej też działa ten sam dziecięcy, toksyczny schemat rywalizacji. I być może taki potężny gniew, taka moc tego żar ognia, gniewu zadziałał po stronie braci Diny, bo być może Jakub nie dokonał tego wymiaru sprawiedliwości w sposób odpowiedni, nie nazwał po imieniu być może jakiejś rzeczy, no bo to córka tej żony, którą nie za bardzo kochał. To była inna żona, którą bardzo kochał. I gdy zaginął Józef, to powiedział Jakub, że już całe moje Życie i siwizna do grobu zeszła, już nie ma mi życia dalej, a gdy no, niestety taka sytuacja odbywa się, to nie ma żadnej jakiejś takiej reakcji, załamania nawet nie widać, jakby normalny ojciec miałby być no, no, załamany, ja mam córki i wyobrażam sobie ten koszmar, to po prostu ja nie wiem, a on, a on nie ma takiej psychicznej reakcji, być może chciał jakoś to po cichu rozwiązać po prostu, dlatego zadziałało w ten sposób niestety zbyt ostro, nie wiem. Nie chcę nikogo usprawiedliwiać tej sytuacji, ale jakoś mi tak wygląda. Trudno nam to komentować nawet, bo no nie byliśmy obecni przy tej sytuacji, prawda? Tutaj wiersz 30 rzuca nam pewne światło, Jakub zwraca się, robi wyrzuty Simeonowi, Lewiemu. Narobiliście mi kłopotów i obrzydziliście mieszkańc mnie, mieszkańcom tej ziemi, kanałajczykom, peryzytom. Ja nie mam tylu ludzi, co oni. Jeśli zbiorę się przeciwko mnie, przegram i zginę ja oraz moja rodzina czy on też tak perspektywicznie myśli, może to był taki rodzaj układu, prawda? Jeśli ta dziewczyna wstąpi w związek małżeński, no to będę miał też sprzymierzeńców, ale, no, te wszystkie myśli, które tutaj przedstawiliście z perspektywy i Jakuba, i jego synów, sposób patrzenia, ja się przychylam do tych, do tych myśli, bo ja raczej bym się, ja raczej bym się skłaniał do tego, co chciał zrobić Jakub mimo wszystko. No nie uważał, że to była dobra forma reakcji na to, co się, co się stało. Jak było powiedziane, mleko się rozlało i, i trzeba, trzeba w tym wszystkim się w jakiś sposób odnaleźć. No ale tutaj też rodzi mi się jeszcze jedno, jedno pytanie, czy to nie jest, czy to nie jest, czy nie wraca w jakimś sensie to zło do, do Jakuba i czy to nie jest ta zasada, co siałeś, to wróci do ciebie? Czyli Jakub w jakim sensie tak postępował wcześniej, krzywdził ludzi i teraz widzi, że jego, jego synowie robią coś takiego i on jest naocznym świadkiem tych właśnie wydarzeń. Nie macie takiego odczucia? Czy no to ta, ta tutaj... zasada zawsze wraca, czy, czy nie jest tak, czy to są jakieś szczególne takie przypadki? Ja bym kiedy... nie odpowiadał w taki sposób na to pytanie, bo po prostu nie wiem. Życie boli. To jest prawda. Mhm. Tutaj to, co się stało, mogło się skończyć karą dla Sychema, który zgwałcił dziewczynę. I to byłoby też, to, to też była droga, którą można było pójść. Stało się coś zupełnie innego, natomiast zobaczcie, my mówimy tutaj o tym, że Jakub wraca w swoje rodzinne strony i musi żyć w takich warunkach, jakie są. Natomiast ta historia prowadzi nas dalej i zobaczcie wtedy, gdy to się stało i Jakub właściwie jest trochę taki załamany i nie wie co będzie, potem Bóg wezwał Jakuba, wstań, udaj się do Betel, tak zaczyna się 35 rozdział Księgi Rodzaju. A więc Bóg mówi: Idź tam. To była droga, którą dobrze znał. Wiedział, jakie tam obietnice złożył Pan Bóg, jakie Jakub złożył obietnice. Natomiast zanim tam poszedł, jest powiedziane, że oczyścił swój dom z bałwochwalstwa, czy z resztek bałwochwalstwa. Wiedział już, na czym może budować swoją przyszłość, na czym budować swoje bezpieczeństwo. I, i zobaczcie, teraz jego życie nie sprowadziło się tylko do rozpamiętywania nad tragedią, która się stała. Ale nad tym, żeby rzeczywiście między Nim a Bogiem nie było przeszkód, a wygląda na to, że trochę tych przeszkód musieli zakopać pod dębem. No właśnie, Maryszu, podjąłeś ciekawy temat. Jak to możliwe, ludzie, którzy obserwują Boże cuda, widzą to Boże prowadzenie, no nagle znoszą tyle rzeczy. I mówią, to jest niepotrzebne, to jest niepotrzebne, to są obcy Bogowie? Jest powiedziane, że ci Bogowie, którzy zosta zostali zabrani z domu Labana, również tam się znaleźli, jak to możliwe? Tak, odnoszę to do tu i teraz, czy może zadam kolejne pytanie, ale, ale no, czy również zastanawialiście się pod tym kątem odnośnie tej historii? Jak to możliwe? Na takim etapie. Znaczy ja, ja no. zadam pytanie, na które nie oczekuję odpowiedzi. A gdybyś no. tak miał e, ty pozbierać sobie rzeczy, które powinieneś pod dębem zakopać, to byłaby no. duża kub, kubka tych rzeczy, czy mała kubka tych no. rzeczy? Nie będę tego <noise> mówił na wizji. <noise> w ogóle nie oczekuję <noise> tego. ale Zobaczcie, właśnie to jest to, że możemy mówić, jak to jest możliwe, no takie jest życie. Mm. Klękasz wieczorem na kolana i nagle zaczynasz wymieniać rzeczy, z których nie jesteś dumny. Rzeczy, które były na przeszkodą na drodze do Pana Boga. Ró różne rzeczy może znaleźć, i to jest właśnie życie, z którym warto się zmierzyć i zobaczyć, co rzeczywiście jest przeszkodą, a nie żyć z tymi przeszkodami dalej, bo z tym daleko się nie ujedzie. Mhm. No ale tak już ciągnąc temat, bo to trafiło pytanie do mnie, ale ja chciałbym je rozszerzyć, tak żebyśmy może tak ogólnie bardziej powiedzieli, ale co dzisiaj takim boszkiem może być dla nas? Rzeczywiście jesteśmy w kościele, czytamy Pisma Święte. No, ale mogą być rzeczy, które nas odciągają od Pana Boga? Czy, czy jest coś, co w takim naszym dzisiejszym sposobie mm, analizowania naszego życia mogłoby nam być przeszkodą, takim właśnie Bożkiem? Ja mogę powiedzieć, że tak jak ja patrzę na tę sprawę, to Bogiem w moim życiu może stać się naprawdę każda rzecz. Jeśli tylko postawię ją na miejscu Boga, wyżej niż Boga. To może być naprawdę wszystko. To może być mój ulubiony sport. To mogą być yy, jakieś, nie wiem, gry. To może być chęć sławy. To może być jakaś kariera. Wiele rzeczy moglibyśmy tutaj wymienić, które mogą w naszym życiu zająć miejsce Boga i stają się wtedy Bogiem. Dziękuję bardzo. A więc to nie są tylko wystrugane bożki, jakieś kolczyki, łańcuszki i tak dalej. Ale to może być czas, który, który jest zabierany na zupełnie coś innego. To nie znaczy, że Bóg nie chce, żebyśmy nie mieli tego czasu również dla siebie, prawda? Żebyśmy się też realizowali, rozwijali, ale jeśli to jest tylko czas na to, to może już stanowić zagrożenie, może być takim rodzajem właśnie Bożka. Moglibyśmy przeczytać pewien fragment z księgi Zajasz, 45 rozdział i 5 werset. Czytam z przykładu Biblii kumenicznej. Ja jestem Panem i nie ma innego. Oprócz mnie nie ma Boga. Przepaszę cię, chociaż mnie nie znałeś. Mhm, dziękuję bardzo. To jest taka obietnica, która no, jest taką mm, ciągłą obietnicą. Możemy sięgać do tych fragmentów i biorąc pod uwagę to, co Bóg zostawił nam no, tu w księdze Izajasza, powoływać się na tą obietnicę, że Bóg będzie nas tak prowadzić. Oczywiście jest odniesienie do Jakuba, do Izraela, do tego doświadczenia, tego patriarchy Męża Bożego. Ale tak, nawiązując jeszcze do tych Bożków, do tych oddanych tam właśnie w tym miejscu, w tym szczególnym miejscu, tych rzeczy, tych przedmiotów, które przeszkadzały, biorąc pod uwagę również dzisiejszy czas, czy takie oczyszczenie jest nam też potrzebne? Bo już wymieniliśmy mniej więcej te rzeczy, które mogą nas odciągać od Pana Boga, ale może byście podzielili się Waszym doświadczeniem, a. Mamy pastorów w naszym gronie, więc myślę, że doświadczenie bardzo bogate. I sądzę, że tutaj możecie coś powiedzieć na ten temat, jak, jak się oczyszczać, czy to oczyszczenie powinno być co jakiś czas, czy, czy to jest w ogóle nam potrzebne. O czym konkretnie mówisz? O takim właśnie oczyszczaniu naszego życia, znaczy? potrzebnych rzeczy. Co to znaczy? No, wołamy do Pana Boga, mówimy: Panie Boże, zabierz ode mnie to, tamto. Inaczej priorytetujemy nasz czas, wartości. Właśnie o czymś takim. No, ale myślisz, że to ma miejsce, czy nie ma miejsca? No, ja myślę, że to ma miejsce, ale. No bo zobaczcie, mhm. wspomniałeś, bo jesteśmy, bo jesteśmy pastorami. To co to znaczy, że <laughs> mamy dużo do powiedzenia innym? Tak myślałem, może się mylę. <laughs> no, <laughs> mogłoby tak być i gdyby tak było, to byłoby rzeczywiście smutne. Zobaczcie, Jakub e, był w Betel, był w Peniel. I dlatego mógł być też kimś, kto stoi na czele teraz swojej rodziny i ich skłania do zebrania tych rzeczy i pozostawienia ich. Gdyby tego nie było wcześniej, to pytanie, to to, to były jakieś obłudne zachowania, które, no, których po prostu obyśmy nigdy po prostu się w nich nie zatrzymali, bo, bo nie na tym ma polegać życie chrześcijańskie. Sądzę, że to nie jest moment, w którym będziemy mówili o swoich chwilach takich, takich bezwzględnych relacji z Panem Bogiem, gdzie, gdzie stawiamy, tak jak jaków wszystko na, na jednej szali, ale, ale bez tego po prostu nie ma życia chrześcijańskiego, więc na pytanie, czy tak jest, oczywiście, że jest. Ale nie. to się odbywa zwykle tak, jak mówi Chrystus. Jesteś w tym swoim pokoju, w jakimś swoim miejscu i tam dzieją się rzeczy, o których nikt nie wie oprócz Pana Boga. Nie. To jest bardzo ważne miejsce w naszym życiu, bo niestety często problemem ludzkim jest to, że człowiek próbuje udawać siebie lepszego niż jest naprawdę, I, ale po prostu lepiej przyjść do Pana Boga. Nie powiedzmy tak aż z taką skruchą całkowitą, ale człowiek może po prostu przyjść do Pana Boga i być otwartym, szczerym z Bogiem i mówić tak, jak jest, nie próbując w jakiś sposób tam używać jakiejś makijaże, tak, żeby w swoim życiu, żeby lepiej wyglądać niż jest przed Panem Bogiem. I wtedy proces oczyszczania będzie uruchomiony. Mhm. No dziękuję, dziękuję serdecznie za, za waszą odpowiedzi i przepraszam może za to pytanie, które wydaje wam się pewną oczywistością w życiu chrześcijanina, w relacjach z Panem Pytanie Bogiem. jest bardzo dobre i bardzo na miejscu i mhm. zawsze jest dobre, bo wiecie, omijać się z celem życia chrześcijańskiego jest bardzo łatwe. Mnóstwo mhm. ludzi tak poszło. Także to, to, to jest bardzo dobre pytanie, tylko że jest to pytanie, na które odpowiedź jest bardzo osobista i na pewno nie publiczna, bo publiczna może być podpudrowana. Mhm. To prawda. No i to jest puenta naszego spotkania. Gdy czytamy historię Jakuba, dowiadujemy się o innych doświadczeniach, śmierć Racheli, no te próby, które przechodziły, jak każdy człowiek, ale ja chciałbym jedną myśl jeszcze na koniec tutaj podjąć, na podstawie pewnego tekstu, który znajdziemy w drugim liście do Koryntian, piąty rozdział, werset siódmy, pozwólcie, że ja przeczytam. I takie ostatnie pytanie, bo ten, ten tekst przynajmniej dla mnie szczególnie pasuje właśnie do tego życia, do tych doświadczeń Jakuba, chociaż nie tylko, ale właśnie w szczególny sposób ten tekst w jakiś sposób mi koresponduje. No i chciałbym, żebyśmy tak właśnie kończąc tu i teraz, gdybyśmy powiedzieli, co to dla nas znaczy, zakończyli nasze studium. Nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. No i proszę bardzo, może. Chcielibyście krótkim komentarzem ustosunkować się do tej, do tej myśli, do tego fragmentu, jednego zdania w zasadzie. A jednak, mimo tego, że to co niewidzialne jakby jest w cieniu, się liczy. Patrzymy tutaj na życie Jakuba, które jest pełne wiary, ale wiary, którą widać, wiary, która dojrzewa. Ale wiecie, to co mnie w tym rozważaniu tak naprawdę zadziwia, to Pan Bóg przede wszystkim. Bo człowiek, no cóż, jak zachowuje się pozytywnie, to cieszy, jak negatywnie to sprawia ból, to wiemy, jak jest na tej ziemi. Natomiast Pan Bóg i to też dobrze wiedzieć, że taki właśnie jest. Wbrew tym wszystkim słabościom. Bo zobaczcie, w tej całej historii nie ma bohaterów pozytywnych, takich czystych, szlachetnych, takich bezgrzesznych. Jak w żadnej historii biblijnej. A jednak Bóg mówi: czytajcie o takich ludziach. Przeszli swoje życie. Jak się uchwycili czegoś niewidzialnego, tej wiary w Boga, który rzeczywiście spełnia swoje obietnice, to ich życie jednak było wypełniane rzeczami, które można zauważyć, powiedzieć, że to było dobre, można naśladować. Można z tego wyciągnąć jakieś konkretne wnioski. Natomiast, jak nie masz określonego celu, celu wiary, to jesteś kimś, kto się po prostu tylko błąka po tej ziemi i robi dużo, dużo dobrych rzeczy, które może nawet nazwać jakimiś chrześcijańskimi zachowaniami, ale to tylko takie jest na wrażenie, a nie na prawdziwe zmiany, które w życiu tych ludzi jednak nastąpiły. Mimo wszystko, zobaczcie, mimo tego, jacy byli, Bóg ich poprowadził, stworzył tę rodzinę, stworzył z tej rodziny naród. Wszystko się jakoś potoczyło, chociaż jak u dzieci Adama i Ewy. Wiadomo jak to przebiegało, a jednak doszło do finału Bożego. Dziękuję bardzo. No i widać tutaj uzasadnioną tą zmianę imienia z Jakuba na Izrael, bo w jakimś sensie Jakub najpierw tak w oglądaniu pielgrzymuje, później w wierze. Ale to, co Mariuszu powiedziałeś, jest bardzo istotne, abyśmy właśnie w tym życiu, bo z jednej strony możemy. możemy Zapomnieć również o tym świecie, a my mamy być w tym świecie, mamy głosić na tym świecie dobrą nowinę, mamy pomagać ludziom odnaleźć tą drogę do Pana Boga, ale jednak gdzieś tam oczami wiary patrzeć w tę w przyszłość i pozwolić się kształtować Panu Bogu. Dziękuję za Wasze przemyślenia, za to, o czym się podzieliliście. No i podziękujemy również naszemu Panu Bogu, proszę, za takie prowadzenie przez życie, jak miał, jak mógł doświadczyć Jakub Mikołaj, proszę bardzo. Dobry nasz. Niebiański Ojcze, dziękujemy Ci bardzo, że jesteś z nami. Dziękujemy Panie Boże, że mamy tą bardzo ciekawą historię, chociaż czasami możemy spotkać dużo historii takich niezbyt pięknych, jak dla kart Pisma Świętego, ale jednak, Panie Boże, chcesz nam pokazać tą walkę duchową, ten wzrost duchowy. Czasami człowiek przechodzi przez trudne zmiany, ale w życiu Jakuba możemy zauważyć te dobre zmiany. Bardzo prosimy Cię Panie Boże o prowadzenie przez Ducha Świętego w naszym życiu. Pomóż nam Panie Boże dalej na tej drodze do, do Twojego Królestwa doświadczać i mieć piękne relacje z Tobą. Niech będzie wszystko według Twojej woli, Panie Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję także naszym widzom za Waszą obecność, za Wasz udział. Niech Bóg Was szczególnie Prowadzi, błogosławi, bądźmy dobrych myśli i niech w tym pielgrzymowaniu naszym przede wszystkim wiara będzie czynnikiem dominującym. Taka dobra wiara, która łączy nas z Bogiem, buduje nasze relacje, pomaga naprawiać te relacje. Niech Bóg błogosławi Wam w szczególny sposób w decyzjach, w wyborach, których doko dokonujecie. Zapraszam również na kolejne studium, które odbędzie się za tydzień. Tytuł tego studium: Józef, mistrz od snów. Zapraszam.